Więc moi drodzy, bardzo cieszę się, że tak dużo was dzisiaj tutaj przybyło. Zawsze jest z większą przyjemnością głosi się do sali właśnie pełnej ludzi żywych, a nie tylko nagrywa. Więc tematem dzisiejszym będzie bardzo interesująca kwestia jakby pewnej podstawy dla życia społecznego, ekonomicznego i politycznego, a więc będzie to rodzina. Do tej pory mówiliśmy o etyce, mówiliśmy o tym dziale, tej nauce właściwie, tym obszarze refleksji Arystotelesa, który dotyczył postępowania. Dzisiaj będziemy mówili o pewnego rodzaju zbieżnym z etyką obszarze polityka. To jest nie tylko to, co my nazywamy polityką, ale właśnie cały obszar życia społecznego i politycznego i ekonomicznego. Kiedy Arystoteles mówi, że człowiek jest zoon politikon, czyli jest taką istotą żywą, polityczną, oznacza to tyle, co istotą społeczną, że jest on istotą stworzoną do życia w społeczeństwie, że nie jest istotą autonomiczną, zdolną do tego, żeby funkcjonować po prostu tak zupełnie oddzielnie od innych. Tak? I nawet jeszcze w pewnym momencie powie, że Arystoteles, że jeśli ktoś jest zdolny do życia takiego samotnego, autonomicznego, to oznacza, że albo jest zwierzęciem, albo jest Bogiem. Czyli to jest zupełnie coś innego niż człowiek. Człowiek nie jest zdolny do życia samotnego gdzieś poza społeczeństwem i wyrazem tego chociażby jest to, że istnieje w dwóch płciach i że sama jedna płeć nie wystarczy do przedłużenia gatunku. Tak? To jest pierwszy obszar, w którym możemy mówić o takiej konieczności tego życia społecznego. I możemy tutaj zacytować Arystotelesa. Najpierw wtedy konieczną jest rzeczą, aby się łączyły ze sobą istoty, które bez siebie istnieć nie mogą, a więc żeńska i męska, w celu płodzenia. Dzieje się to nie z wolnego wyboru, lecz jak i u wszystkich zwierząt i roślin pod wpływem naturalnego popędu do pozostawienia po sobie dalszej tegoż rodzaju istoty. Tak samo zdani są na siebie dla swego zachowania ten, kto włada z natury i ten, kto mu jest poddany. Ta bowiem istota, która dzięki rozumowi zdoła przewidywać, rządzi z natury i rozkazuje z natury. Ta zaś, co potrafi tylko zlecenia te wykonywać za pomocą sił cielesnych, jest poddana i z natury niewolna. To też interesy pana i niewolnika są zbieżne. Tutaj nagle okazuje się, że jest mowa o niewolniku. Nie tylko mowa jest o żonie, ale mowa jest o niewolniku. Jednak nie jest to samo. Pisze dalej Arystoteles, z natury więc inne jest przeznaczenie kobiety i niewolnika. Więc okazuje się, że rodzina składa się trochę inaczej niż my byśmy sobie to wyobrażali. Rodzina składa się z męża, z żony, z dzieci i z niewolników. To jest pełna rodzina zdaniem Arystotelesa. Owszem, u ludzi ubogich, pisze Arystoteles, niewolników zastępują zwierzęta. Tak? To są, dzisiaj byśmy powiedzieli, maszyny. To jest to, co zastępuje. A słowo niewolnik, tak żeby to brzmiało trochę dla naszych uszu, trochę tak mniej szokująco, to jest tyle, co sługa. To jest ktoś, kto jest pracownikiem fizycznym. Oczywiście jednak jest pewna różnica między sługą w rozumieniu dzisiejszym, jakimś płatnym robotnikiem, a niewolnikiem. Różnica znacząca, ale możemy to trochę w ten sposób rozumieć, żeby nie wydawało się nam to tak szokujące, byśmy rozumieli, o co mniej więcej chodzi, bo musimy oczywiście wziąć pod uwagę różnice kontekstów kulturowych, religijnych. Musimy rozumieć, że w świecie pogańskim niewolnictwo było czymś zupełnie oczywistym, naturalnym. Arystoteles będzie zresztą bronił niewolnictwa jako takiego, chociaż będzie dzielił niewolnictwo na dwa rodzaje. Jest niewolnictwo naturalne, to znaczy takie, które dotyczy osób, które po prostu nie nadają się do czegoś innego, które mają pewne predyspozycje do tego, żeby wykonywać prace fizyczne kierowane przez kogoś innego. Nie są one zdolne do takiego samodzielnego egzystowania.
To są ludzie, którzy właściwie skazani są na to, żeby mieli swojego pana, bo sami sobie nie dadzą rady. To mniej więcej o to tutaj chodzi. To są niewolnicy naturalni, czyli ludzie, którzy właściwie nie są do czegoś innego zdolni. Nie są jakby zdolni do tego, żeby żyć samodzielnie, żeby być ludźmi wolnymi. Ale są oczywiście też i mogą być tacy niewolnicy, którzy są normalnymi ludźmi, ale zostali na wojnie jeńcami, zostali przymuszeni do jakiejś pracy właśnie jako niewolnicy. Stali się tymi niewolnikami, chociaż właściwie nigdy, można powiedzieć, nigdy nimi z natury nie byli, nigdy jakby nie urodzili się niewolnikami, byli ludźmi wolnymi, zdolnymi do samodzielnego życia, wolnego, ale zostali do tego przymuszeni i taki rodzaj niewolnictwa jest niesprawiedliwy, taki rodzaj jest zły. Natomiast niewolnictwo naturalne, niewolnictwo ludzi, którzy do czegoś innego już zdolni nie są, nie jest zdaniem Arystotelesa niczym złym. Jest zupełnie naturalne i będzie tego bronił i właściwie wszędzie, w każdym fragmencie będzie się to powtarzało. Taki niewolnik jest czymś zupełnie naturalnym. I taki niewolnik jest oczywiście jakby zupełnie naturalnym jakby przedłużeniem pana. To jest nawet, można powiedzieć, takie przedłużenie swojego pana. Jest on jakby integralną częścią też i rodziny. Ale widzimy, że przede wszystkim mąż i żona. To jest ta oś, która będzie decydowała o rodzinie. Ona będzie decydowała o tym, jaka ta rodzina będzie. I tutaj zauważa Arystoteles, że to jest akurat już nie z traktatu Polityka, tylko z Etyki Nikomachejskiej, z Księgi VIII, fragment następujący. Między mężem a żoną uczucia miłości zdają się być czymś naturalnym. Z natury swej bowiem człowiek jest istotą stworzoną do życia we dwoje raczej niż do życia w społeczności państwowej. Czyli się okazuje, że jakby pierwszą taką komórką społeczną, pierwszą taką wspólnotą, w której człowiek żyje, jest właśnie rodzina. O tyle, o ile dom jest czymś wcześniejszym i konieczniejszym niż państwo i o ile płodzenie potomstwa jest czymś bardziej wspólnym człowiekowi z innymi istotami żyjącymi. Owóż u innych istot żyjących współżycie zmierza do tego tylko, ludzie natomiast mieszkają razem nie tylko w celu płodzenia dzieci, lecz także dla osiągnięcia różnych celów w życiu. To też od początku następuje podział prac. Inne należą do męża, a inne do żony. Pomagają więc sobie nawzajem, przyczyniając się każde ze swojej strony do wspólnego dobra. A więc okazuje się, że rodzina jest czymś niezwykle naturalnym, niezwykle normalnym i rodzina już widzimy, że nie jest jakąś taką bezwładną, bezkształtną instytucją, ale jest czymś już jakoś ustrukturyzowanym, że relacja między mężem i żoną będzie czymś już przez naturę ludzką określonym wstępnie, że te relacje są po prostu czymś, co wynika z samej takiej naturalnej różnicy między mężczyzną i niewiastą. Jakie są te różnice, to z kolei o tym się przekonamy, czytając w Ekonomice, w księdze dotyczącej właśnie życia domowego w dużej mierze. Tutaj w księdze pierwszej możemy przeczytać. Przede wszystkim jednak zaznacza się to u człowieka, ponieważ kobieta i mężczyzna współpracują ze sobą nie tylko dla stworzenia życia, ale i dla wytworzenia dobrych warunków życia. Płodzenie dzieci nie tylko jest spełnieniem powinności przyrodzonej, ale zapewnia również korzyści, bo co rodzice w sile wieku robią dla swych niedołężnych dzieci, to znów, gdy oni sami zniedołężnieją na starość, świadczą to dzieci, które do sił doszły. To jest rzecz oczywista, nie trzeba tutaj niczego specjalnie dodawać. Równocześnie jednak przez to regularne następstwo natura utrzymuje wieczyście istnienie, a skoro nie może zachować jednostek, to przecież zachowuje gatunek. W ten sposób bóstwo z góry przystosowało naturę obojga i mężczyznę i kobiety do wspólnego pożycia. Istnieje bowiem między nimi różnica przez to, że właściwe im zdolności nie znajdują zastosowania we wszystkich takich samych wypadkach, lecz funkcje ich są w pewnych względach przeciwstawne, choć do tego samego celu zmierzają. Natura bowiem jedno z nich stworzyła silniejszym, drugie zaś słabszym, aby to ze względu na swą lękliwość było ostrożniejsze, a tamte odpowiedniejsze do obrony ze względu na swą dzielność, by jedno zdobywało co potrzeba poza domem, a drugie zachowywało to w domu. Gdy chodzi o rodzaj pracy, to tak to natura urządziła, że jedno potrafi prowadzić tryb życia siedzący, nie posiadając dość siły do wysiłków na zewnątrz, poza domem. Drugie zaś mniej się nadaje do zajęć spokojnych i zdrowie się czuje w ruchu. Co do dzieci, to ich płodzenie wspólnym natura zrobiła,
ale różną przeznaczyła rolę rodzicom, gdy chodzi o opiekę nad nimi, bo matka je karmi, a ojciec wychowuje. Tutaj już widzimy bardzo ciekawy wniosek, czy właściwie nie tyle wniosek, co pewną tezę, którą Arystoteles stawia, że ojciec jest przede wszystkim do wychowywania. Nie tyle, nie w tym sensie, żeby nie miał utrzymywać domu, nie miał się nim zajmować, ale widzimy, że jego rola jest właśnie bardzo kierownicza, nie tylko w sensie kierowania żoną, bo tutaj już jakby domyślamy się, że skoro jest tym osobnikiem silniejszym, zapewniającym obronę przed jakimiś zewnętrznymi czynnikami i pewną relację rodziny taką zewnętrzną, tak, z otoczeniem zapewnia, on jakby formuje, ale jest też czynnikiem kierującym. Bardzo interesujące jest jednak to, że zupełnie inny jest rodzaj relacji zachodzącej pomiędzy mężem i żoną, pomiędzy panem i niewolnikiem, bo ten sam jest mężem, co i panem niewolnika, ale bardzo ciekawe jest to, że zupełnie inaczej przedstawia się ta relacja. To dla nas jakby oczywiste, ale tutaj musimy to podkreślić. Arystoteles pisze to właśnie w Polityce w pierwszej księdze. Z natury więc inne jest przeznaczenie kobiety i niewolnika. U barbarzyńców natomiast kobieta i niewolnik zajmują tę samą pozycję. Pochodzi to stąd, że brak im czynnika z natury powołanego do władania. Związki zaś kojarzą się u nich między niewolnicą a niewolnikiem. Dlatego to powiadają poeci, słuszną jest rzeczą, by Helenowie nad barbarzyńcami panowali, jako że barbarzyńca, a niewolnik to z natury jedno i to samo. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że barbarzyńców, czyli tych, którzy nie byli Grekami, a którym Arystoteles odbiera zdolność do kierowania się rozumem w jakiejś znaczącej mierze, także uznaje barbarzyńców za tych właśnie naturalnych niewolników, za tych, którzy są zdolni tylko do prac fizycznych, tych najprostszych, za takich, którzy nie są w stanie być samodzielnymi ludźmi. Oczywiście jest to jakoś krzywdzące w wielu przypadkach, ale jeśli znowu wyłuskamy z tego pewien element prawdy, który niewątpliwie tutaj się znajduje, bo widzimy i w dzisiejszym świecie przecież wielu takich, którzy tak zostali wychowani. Tak? Są społeczeństwa, które wręcz kształtują swoje dzieci na takich niewolników, na ludzi, którzy nie będą zdolni do tego, żeby funkcjonować niezależnie, tak? Którzy są kształtowani na pracowników korporacji na przykład, bo przecież to jest w sumie coś w rodzaju niewolnika, tak można powiedzieć, tak? Zgadza się, że współczesny system wychowania będzie raczej z tego, powiedzmy, słynął, żeby nie kształtować człowieka jako istoty samodzielnej, zdolnej do samodzielnego funkcjonowania, tylko jako człowieka, który będzie pod coś podpięty, będzie funkcjonował jako no taki właśnie niewolnik, chociaż dzisiaj się oczywiście tego określenia nie używa, bo ono nie pasuje do tych ideałów, które rzekomo teraz jakoś wszędzie panują, a w rzeczywistości jest oczywiście inaczej. Jeśli w tym kontekście będziemy Arystotelesa interpretować, nieco nawet wychodząc poza samą literę, szukając pewnego takiego szerszego kontekstu, to się nagle okazuje, że ta refleksja bardzo wiele może nam powiedzieć i możemy się z niej bardzo wiele nauczyć. Czyli okazuje się, że relacja między mężem i żoną jest inna niż między panem i niewolnikiem. To oznacza, że mąż nie może traktować żony jak niewolnicy. Tak? To oznacza, że między nimi ma ta relacja nieco inny charakter, chociaż mąż jest właśnie czynnikiem kierującym, ale kieruje nie jako niewolnikiem, tylko jako istotą wolną. I też jest bardzo interesujące, to jest w innej części traktatu dotyczące etyka nikomachejska. Tutaj jest bardzo ciekawe w księdze 8 zestawienie, takie skojarzenie, pewna analogia pomiędzy ustrojami. Jest typologia ustrojów politycznych, której zaraz powiemy, to sama w sobie jest czymś bardzo interesującym, a pomiędzy relacjami, które powinny, czy które mogą w rodzinie obowiązywać, czy panować. Więc tutaj w księdze 8, w rozdziale 10 jest napisane tak. Istnieją trzy rodzaje ustrojów państwowych i takaż ilość ich zwyrodnień jakby form wynaturzonych. A mianowicie istnieją następujące ustroje państwowe. Po pierwsze królestwo, potem arystokracja i trzecia forma, którą należałoby nazwać timokracją, przeważnie jednak zwykło się ją nazywać politeją. Czyli jest monarchia, arystokracja i politeja, inaczej timokracja. To są trzy ustroje, te dobre ustroje, które różnią się tym, że w monarchii władzę sprawuje jeden, w arystokracji jakaś mała grupa,
a w politei czy w demokracji jakaś znacząca część społeczeństwa. To są ustroje dobre. Co to znaczy, że te ustroje są dobre? To oznacza nic innego, jak to, że celem władzy jest zapewnienie dobra wspólnego. Władza troszczy się o dobro wspólne. To jest kryterium, dzięki któremu możemy odróżnić ustroje dobre od ustrojów zwyrodniałych. A jakie są ustroje zwyrodniałe? Otóż one również są trzy i również możemy je właśnie w ten sposób podzielić, w zależności od tego, jak duża grupa jest tych, którzy władzę posiadają. Jeśli posiadają jeden, to mówimy o tyranii. Jeżeli władzę posiada mała grupa, mówimy o oligarchii. Jeżeli władzę posiada duża grupa osób, mówimy o demokracji. Demokracja to jest jakby ta zła demokracja, czyli to jest właśnie ta demokracja prawdziwa, czyli ta zła, to jest jeden z ustrojów zepsutych, to jest demokracja. Czyli ustroje zepsute to jest tyrania, to jest następnie oligarchia i to jest następnie demokracja. Tak? Można to ująć łatwo w tabelce i można zobaczyć od razu w tej tabelce, że jeśli się to, co najlepsze zepsuje, stanie się najgorsze. Tak, upadek najlepszego jest rzeczą najgorszą. Dlatego odpowiednikiem monarchii, takim przeciwstawnym ustrojem, będzie właśnie tyrania. Monarchia jest najlepszym spośród ustrojów dobrych, a tyrania jest najgorszym spośród ustrojów złych, zwyrodniałych. Potem arystokracja jest takim pośrednim, nieco gorszym od monarchii, ale lepszym od politei systemem, ale jeśli się zepsuje, to wtedy jest oligarchią, czyli tym ustrojem no, jednak dużo już lepszym od mniej zepsutym w tym sensie, tak? Mniej zepsutym od tyranii, ale jednak też i gorszym od znowu kolejna para, czyli tutaj mamy politeję, tą dobrą demokrację i mamy tą prawdziwą demokrację, tą władzę, która dzisiaj jest tak bardzo idealizowana. A ona tutaj jest tą najmniej złą spośród tych wszystkich. I widzimy, że wobec tego mamy tutaj jako kryterium przyjęty cel, czyli w przypadku ustrojów zwyrodniałych interes to jest interes samych rządzących. Tak? Tutaj jest dobro wspólne w systemach dobrych, w systemach zwyrodniałych to jest dobro samej grupy rządzącej. I też skąd te nazwy, bo arystokracja to znaczy władza najlepszych, bo chodzi o to, że tym się w przypadku, kiedy mała jakaś grupa rządzi społecznością i właśnie realizuje interes wspólny, to znaczy, że w praktyce to wtedy będzie, w praktyce jakby dojdzie do takiej sytuacji, kiedy liczy się cnota, bo arystokracja to jest władza najlepszych, czyli po prostu władza cnotliwych, władza tych, którzy górują cnotą nad pozostałymi. Dlatego będą potrafili dbać o dobro wspólne, tak? Bo jeżeli to jest jakaś pewna grupa, ale która ma przewagę nad innymi, ale nie będzie rządziła dla dobra wspólnego, tylko dla własnego, no to wtedy dlatego nazywamy to oligarchią, czyli takim systemem, w którym liczą się pieniądze, liczą się wpływy, liczy się taka ziemska potęga, ale nie liczy się cnota. To jest ustrój zwyrodniały. I jeśli chodzi o dobrą demokrację od złej, no to różni to, że w tej dobrej jednak jest pewna jakaś znowu, w sumie ostatecznie jest to możliwe dlatego, że ci, którzy rządzą, są jakoś cnotliwi, a z tej złej, tej prawdziwej demokracji rządzi po prostu uboga większość, która chce się wzbogacić jak najbardziej. To jest mniej więcej tak wygląda. I teraz ciekawą jest rzeczą, że Arystoteles pisze w ten sposób, w tym rozdziale 10. Podobieństwo do tych form ustroju, jak gdyby ich wzory, odnaleźć można w stosunkach domowych. Bo stosunek łączący ojca z synami ma formę królestwa. Wszak ojciec troszczy się o dzieci. Stąd to Homer nazywa Zeusa ojcem, jako że władza królewska chce być władzą ojcowską. Tak? Czyli prawdziwy, dobry ojciec jest królem wobec swoich dzieci. Tak? To jest właśnie dobry ojciec. Ale oczywiście może być zły ojciec, tak? Wypaczone ojcostwo oznacza despotyzm, oznacza tyranię. I co to oznacza, jeśli mamy do czynienia z despotyzmem, z tyranią? Na czym to będzie polegało? To jest właśnie ten system, który jest właściwy wobec niewolnika swoją drogą, tak? Wobec niewolnika naturalnego właśnie despotyzm jest, czyli tyrania. To jest ten właściwy system, właściwy ustrój.
Różnica między nimi jest następująca. Otóż władza królewska traktuje swoich poddanych, czyli ojciec traktuje swoje dzieci w ten sposób, że pragnie je wychowywać tak, aby zdobyły one cnotę, aby były one ludźmi właśnie cnotliwymi, niezależnymi, żeby stawali się kiedyś no właśnie ludźmi wolnymi i cnotliwymi, dzielnymi etycznie. Natomiast jeśli chodzi o władzę despotyczną, ona traktuje niewolnika w taki sposób, żeby ten niewolnik cały czas był podległy. Tak? Tym się to właśnie różni. Traktuje go jako pewne narzędzie dla swojego dobra. Jakby rozumiemy zupełnie od razu, na czym będzie polegało takie fałszywe, zepsute ojcostwo. Dzieci traktowane są przez ojca jako jakieś narzędzia do jego tutaj dobrobytu, tak jakby ktoś na żebry posyłał swoje dzieci, prawda? I potem wszystkie pieniądze im zabierał. No to jest właśnie taki despota, tak? To mniej więcej o to tutaj chodzi. I bardzo ciekawą jest rzeczą następujący fragment, właśnie relacja między mężem i żoną. Stosunek między mężem a żoną przypomina ustrój arystokratyczny. Ustrój arystokratyczny, czyli mąż wobec żony jest trochę takiej relacji, jakiej znajduje się rządzący w systemie arystokratycznym, czyli taki, który sprawuje jakąś władzę publiczną, robi to oczywiście w interesie nie tylko swoim, ale w interesie całości przede wszystkim, w interesie swoich też poddanych, no i też i swoim wobec tego, tak? Ale w interesie całości. Ale kieruje jako kimś wolnym, bo w ustroju arystokratycznym nie może władza tak sobie łatwo jakoś tak tym swoim poddanym jakoś tak nie ma tak dużej władzy jak na przykład król wobec swoich poddanych, to jest jasne. Więc pisze tak, zgodnie bowiem ze swą wyższą wartością mąż ma władzę nad żoną. Co to znaczy tą wyższą wartością? Tutaj chodzi o cnotę roztropności, bo cnota roztropności jest pośród tych wszystkich cnót, tych właśnie, które wiążą się z praktycznym życiem, ona jest najważniejsza. I tutaj przede wszystkim to właśnie nią przypisuje mężczyznom w większym stopniu. Właśnie dzięki tej większej roztropności mężowie mają prawo, takie naturalne prawo do tego, żeby kierować swoimi żonami. Zgodnie bowiem ze swoją wartością mąż ma władzę nad żoną, a mianowicie w tych dziedzinach, których mężczyzna powinien ją mieć. W innych natomiast, które przystoją kobiecie, przekazuje jej władzę. W innym dziele będzie dokładnie opisane, jakie są zadania męża i żony, takiej oczywiście idealnej pary. I zobaczymy zresztą, że to jest bardzo ciekawe, bo się okazuje, że to jest nawet trochę podobne do Pisma Świętego. Kiedy to czytałem, to mi się to od razu ze Starym Testamentem, z cnotami dobrej żony, mi się od razu to skojarzyło. To już tu Państwo zobaczą, że tak w istocie jest. A co się stanie, jeśli mąż będzie próbował zagarnąć władzę, która mu się nie należy? Otóż wtedy jest tak. Jeśli zaś chce całą władzę zagarnąć dla siebie, to popada w oligarchię, gdyż nie postępuje wtedy zgodnie z ich obopólną wartością i sięga po władzę nie na podstawie swej wyższości. Zdarza się jednak, że rządzą w domu kobiety, które są dziedziczkami. Nie są to więc rządy oparte na cnocie, lecz na bogactwie i wpływach, jak w ustroju oligarchicznym. Czyli znowu jest to oligarchia. Tutaj więcej różnych sytuacji można by sobie wyobrazić, rzecz jasna, ale już więcej tych sytuacji Arystoteles nie odnajduje, jako że jest on przyrodnikiem i po prostu bada to, co jakoś dobrze zna w tamtych realiach. Dzisiaj moglibyśmy więcej różnych ciekawych sytuacji opisać, ale po prostu musielibyśmy je właściwie jakoś sami obmyślać, ponieważ na podstawie tego, co już mamy, tak, kierując się jakby tutaj zdrowym rozsądkiem, w jakiś analogiczny sposób konstruować odpowiedzi na takie pytania, które mogą nawet Państwo zadawać przecież, a tego tutaj w tekście nie znajdziemy, dlatego że Arystoteles jest przyrodnikiem zasadniczo i on po prostu patrzy na to, co go otaczało. Ten świat, który on znał, on ten świat opisuje. Także tutaj więcej nie znajdziemy. Natomiast dalej jest jeszcze relacja między dziećmi, prawda? Demokrację przypomina stosunek między braćmi, gdyż są sobie równi, jeśli pominąć zachodzące pomiędzy nimi różnice wieku. Toteż jeżeli różnica wieku jest zbyt wielka, przyjaźń ich traci charakter braterski. Demokracja znajduje się w domach, gdzie nie ma wcale pana, jako że wszyscy są tam sobie równi, oraz w takich, gdzie rządy sprawuje człowiek słaby i każdy może robić, co chce.
Tak? To jest właśnie demokracja. Każdy może robić co chce, człowiek słaby i nie ma tu żadnego porządku. To jest właśnie ta najmniej szkodliwy spośród ustrojów zepsutych, tak? Bo to tym właśnie jest demokracja. Ale jakie właśnie te zadania stoją przed mężem i przed żoną? To jest bardzo interesujące. Więc najpierw jest o wierności małżeńskiej. Już właśnie widzimy, że to jest trochę do Pisma Świętego podobne. I w pierwszej księdze ekonomiki Arystoteles pisze w rozdziale 4 tak. Pierwsze tedy prawo, jakie w stosunku do żony obowiązuje, to nie krzywdzić jej. W ten sposób bowiem i mąż nie dozna krzywdy z jej strony. Zastrzega to i ogólne prawo stwierdzające, jak mówią Pitagorejczycy, że mąż bezwzględnie nie powinien krzywdzić swej żony jako szukającej u niego opieki, a od ogniska rodzinnego zabranej. Bo tak przecież to było, że ona jest zabrana od ogniska domowego swojego ojca, jest pod opieką swojego ojca, a potem przechodzi pod opiekę swojego męża. A krzywdą taką ze strony męża są stosunki miłosne poza domem uprawiane. Co się tyczy pożycia, to mąż, i to jest bardzo ciekawe, tak może być, wydać się to kontrowersyjne, czy takie nietypowe, co się tyczy pożycia, to mąż nie powinien żony przyzwyczajać ani do tego, by wcale nie była pożądliwa, ani też, by się nie mogła powściągnąć w czasie jego nieobecności, lecz tak ją powinien zaprawić, by się zachowywała odpowiednio, bez względu na to, czy mąż jest obecny, czy nie. Różnica obyczajów bowiem nie sprzyja miłości. I tutaj następna interesująca uwaga. Co do strojów, to mąż i żona nie powinni zbliżać się do siebie z nienaturalną wystawnością, tak jak nie powinno być sztuczności w ich obyczajach, bo jeśli obcowanie takiego stroju wymaga, to w niczym się ono nie różni od gry aktorów na scenie. To jest interesujące. Następnie właśnie jest ten fragment dotyczący obowiązków cnoty dobrej żony. I tutaj w księdze trzeciej napisane jest tak. Dobra żona powinna władać wszystkim, co w domu się znajduje i troszczyć się o wszystko według praw przepisanych. Bez zezwolenia męża nie powinna wpuszczać nikogo do domu w obawie, zwłaszcza przed obmową gminnych kobiet trującą duszę. W tym, co w domu się dzieje, sama tylko winna wiedzieć, a jeśli się coś złego stanie ze strony przybyłych, mąż ma powód do urazy. Na uroczystości wolno pani domu tyle łożyć i wydawać, ile mąż pozwoli, a na suknie i stroje niech mniej wydaje, aniżeli prawa państwowe pozwalają. To mając na uwadze, że ani wyszukane szaty, ani wybitna piękność, to jest właśnie to, przypomina Pismo Święte, ani wyszukane szaty, ani wybitna piękność, ani obfitość złotych ozdób nie podnoszą w tym stopniu wartości kobiety, co skromność jej postępowania oraz dążenie do uczciwego i statecznego życia. Bo takie zalety stanowią zarazem o podniosłości duszy i o wiele pewniej, aż do starości przynoszą zasłużoną chwałę tak jej, jak i dzieciom. Niechże więc żona przejmie się takimi cnotami, by składnie domem rządziła. I tutaj w nawiasie, nie godzi się mężowi, jak się zdaje, wnikać w drobiazgi wewnętrzne gospodarstwa domowego. Ale we wszystkich innych rzeczach niech żona stara się być uległa mężowi. Niech się nie dopytuje o sprawy publiczne, ani nie próbuje decydować w sprawach dotyczących małżeństwa, lecz gdy czas będzie tego wymagał, by własnych synów ożenić lub córki wydać za mąż czy przyjąć, niechże i wówczas będzie we wszystkim posłuszna mężowi, niech razem z nim rzecz rozważy, ale słucha, gdy on postanowi, mając na uwadze, że nie przynosi to w tym stopniu ujmy mężowi wydawać jakieś decyzje w sprawach domowych, co kobiecie wnikać w sprawy, które się rozgrywają poza domem. Dobrze ułożona żona winna obyczaje mężowe mieć za prawo życia swego, nałożone przez Boga w związku z małżeństwem i wspólnym pożyciem. Jeśli je cierpliwie i z poddaniem znosić będzie, z łatwością będzie rządzić domem, w przeciwnym zaś razie spotka się z trudnościami. Dlatego przystoi jej być jednej myśli z mężem i ochotnie mu służyć, nie tylko gdy udziałem jego jest powodzenie i chwała, ale i w przeciwnościach. Jeśli by się znalazł w niedostatku, czy zapadł na zdrowiu, lub przyszło na nie oczywiste zamroczenie umysłu, ma to znosić cierpliwie i słuchać go we wszystkim, chyba że zażąda uczynienia czegoś haniebnego i niegodnego. Bardzo ciekawy fragment, bo pokazuje, że Arystoteles dobrze rozumie wartość z jednej strony cnoty posłuszeństwa, ale z drugiej strony rozumie, że może być coś takiego jak fałszywe posłuszeństwo. Zobaczmy, że we współczesnym kościele jest właśnie to fałszywe posłuszeństwo bardzo rozpowszechnione. To jest bardzo ciekawe, że Arystoteles bardzo dobrze rozumiałby postawę arcybiskupa Lefebvre'a i postawę bractwa i kapłanów bractwa, skoro rozumiał, że w sytuacji, kiedy mąż jest właśnie oszalałym człowiekiem, bez negowania jego autorytetu może żona nie być posłuszna właśnie wtedy, kiedy żąda czegoś, co jest bardzo złe. Zobaczmy, że tutaj świetnie on to rozumie.
Jeśli by mąż wzburzeniem powodowany wobec niej przewinił, niech o tym zapomni. Niech się wcale nie skarży, że tak postąpił, lecz tłumaczy to wszystko z gryzotą, nieświadomością i przypadkowym przewinieniem. Im więcej bowiem okaże się w takich razach wyrozumiałą, tym większą wdzięczność sobie u niego zaskarbi, gdy wróci on do równowagi, gdy się z gryzoty pozbędzie. No tak arcybiskup Lefebvre też mówiło o papiestwie, o Rzymie, kiedy wróci wreszcie do katolickiej wiary, że będzie wtedy chwaliło postawę bractwa samego. Zobaczmy znowu ciekawe analogie, możemy tutaj się dopatrzeć właśnie w tych relacjach między mężem i żoną. Jeśli zaś żona nie posłucha męża, ponieważ nakazywał rzeczy niewłaściwe, to tym więcej cenić się będzie, kiedy go pasja opuści. Dlatego winna się mieć na baczności w takich razach. W innych jednak wypadkach tym skrupulatnie winna go słuchać, jakby przybyła do domu jako niewolnica kupiona. Nie w tym sensie, że jest niewolnicą, tylko że ma wielką wartość. Za wielką cenę bowiem została istotnie nabyta, bo za wspólność pożycia i rodzenie dzieci, na co nic nie może być większego ani świętszego. Modlić się wtedy powinna, by mąż nie znalazł się w trudnościach. Jeśli zaś jakieś nieszczęście mu się przytrafi, to powinna być zdania, że nadarzyła się jej znakomita sposobność do zdobycia sławy zacnej żony. I tutaj Arystoteles takie zacne żony z literatury greckiej właśnie tutaj wspomina. Łatwo bowiem znaleźć kobiety, które podzielą z mężem powodzenie, ale zły los zechcą z nim dzielić tylko najlepsze z nich. Dla tych wszystkich przyczyn w nieszczęściu, tym więcej winna żona męża szanować i nie odnosić się do niego z niechęcią, jeśli by nawet nie kierowała się szlachetną wstydliwością i nie posiadała tych bogactw, jakie według Orfeusza są dzieckiem pogody ducha. I następnie mamy obowiązki męża wobec żony. Tego rodzaju praw i obyczaju winna tedy żona przestrzegać. A mąż podobnie niech sobie też wytknie prawidła postępowania z żoną, ponieważ przybyła do domu męża swego jako towarzyszka jego życia i matka dzieci, które zostawi, a które nosić będą nazwiska rodziców. Cóż może być świętszego nad to, albo o co będzie się więcej starał mąż rozumny, jak nie o to, by z najlepszą i najcenniejszą żoną zrodzić synów w starości swojej podpory, najlepszych i zacnych opiekunów ojca i matki, dom cały podtrzymujących. Bo wychowane dobrze przez ojca i matkę, którzy zaprawiają ich w bogobojnych i cnotliwych zasadach, zasłużenie niejako wyrobią się na dobrych ludzi. Jeśli zaś rodzice nie zdołają tego osiągnąć, sami z tego powodu będą cierpieć. Bo jeśli rodzice nie dadzą synom dobrego przykładu swego życia, to ci z kolei będą mogli mieć słuszny powód do wymówki, że się od nich żyć dobrze nie nauczyli. Istnieje więc obawa, że do końca życia będą przedmiotem pogardy dla swych synów, ponieważ sami dobrze nie żyli. Toteż mężowie niczego nie powinni pomijać, co wpływa na urobienie żony, aby mogli mieć dzieci z żon, o ile możności najlepszych. Bo rolnik niczego nie zaniedbuje w staraniach, by posiać ziarno na najlepszej ziemi, jak najlepiej uprawionej, oczekując, że w ten sposób osiągnie najlepsze plony. I gotów jest w obronie jej, by nie dopuścić do jej spustoszenia, nawet umrzeć w walce z nieprzyjaciółmi, jeśli tak los zrządzi. I śmierć tego rodzaju największą czcią jest otoczona. Jeśli więc tyle starań poświęca się dla odżywienia ciała, to czyż nie należy dołożyć wszelkich starań dla dobra swych dzieci, ich matki, żywicielki, dla której ziarna swej duszy zużywa? Ona bowiem jest tą ziemią, dzięki której cała ludzkość śmiertelna, a nieustannie się odradzająca, staje się nieśmiertelna i trwają nieprzerwanie wszelkie prośby i modły do bogów ojczystych zanoszone. Stąd kto zaniedbuje troski o żonę, bogów zdaje się lekceważyć. Zobaczmy, jaki mocny tutaj, jaki duży nacisk na to. Toteż ze względu na bogów, wobec których ofiary składał, kiedy brał sobie żonę, winien jej okazywać szacunek największy po rodzicach. Największy zaś szacunek dla zacnej żony w tym się wyraża, jeśli widzi ona, że mąż dochowuje jej wierności, że się nie troszczy o żadną inną kobietę więcej niż o nią, a ją uważa ponad wszystkie inne za swobodną i wierną przyjaciółkę. Tym więcej też starać się będzie żona, aby się taką okazać. Jeśli się przekona, że mąż wiernie i uczciwie miłość dla niej zachowuje, sama też uczciwie dochowa mu wierności. To też rozumny mąż dobrze wiedzieć powinien, jaki się rodzicom jego należy szacunek, a jaki jest właściwy i odpowiedni w stosunku do żony i synów, by oddając każdemu, co mu się należy, był sprawiedliwy i cnotliwy. Niezmiernie dotkliwie odczuwa bowiem to każdy, gdy się jego czci uwłacza, a niechętnie też przyjmuje, jeśli ktoś mu daje nawet wiele rzeczy należących do obcych, równocześnie jednak zabiera jego własny. Więc też i dla żony w stosunku do męża nie ma nic ważniejszego, ni więcej osobistego nad poszanowanie wspólnoty, pożycia i dochowanie wiary. Dlatego człowiekowi przyzwoitemu nie przystoi zadawać się z kobietami, gdziekolwiek się trafi, ani też zapładniać pierwszej lepszej, do którejkolwiek się zbliży. Oczywiście to jest bez
bez dekalogu, więc to jakby rozumiemy, że to nie jest aż tak oczywiste, tak? By z kobiet zwyrodniałych i niegodnych nie płodzić potomstwa stającego obok prawych dzieci, by nie uwłaczać czci swej żony, a synom swoim nie przynosić wstydu. Z tych wszystkich zatem powodów żona winna jest mężowi uszanowanie. On zaś powinien zbliżać się do swojej żony z szacunkiem, skromnością wielką i wstydliwością. Niech jej pozwoli wypowiadać się i rady udzielać w jego dobrych i uczciwych przedsięwzięciach. Niech się kieruje wielkim umiarkowaniem i ufnością. Niech jej odpuszcza drobne, choćby świadome przewinienia. Jeśli zawini w czym przez nieświadomość, niech ją napomni, ale niech nie budzi w niej grozy, oszczędzając jej poczucie godności i wstydliwość. Niech też nie będzie nazbyt pobłażliwy, ale i nie nadmiernie surowy. Ladacznicę znamionuje wyuzdanie w stosunku do kochanka. Cechą wolnej kobiety jest kochać swego męża i bać się go zarazem z zachowaniem uszanowania i wstydliwości. To jest bardzo ciekawe, tak? Bo są dwa rodzaje bojaźni. Jeden rodzaj łączy się z uszanowaniem i skromnością, a wykazują go w stosunku do swych ojców dobrzy i poczciwi synowie oraz dobrzy obywatele w stosunku do swych troskliwych kierowników. Drugi rodzaj to bojaźń połączona z wrogością i nienawiścią, występująca u niewolników w stosunku do panów oraz u obywateli w stosunku do uciskających ich i niesprawiedliwych tyranów. Z tych dwóch bojaźni niechże więc mąż lepszą wybierze, niech sobie urobi żonę zgodną, wierną i oddaną, by bez względu na to, czy mąż jest, czy go nie ma, postępowała zawsze tak samo, jakby był obecny, jak przystało na rządcu wspólnego mienia. Jeśli zaś mąż jest kiedyś nieobecny, niech sobie myśli żona, że nad jej męża nie ma lepszego, więcej prawego i jej oddanego. Niech mąż od początku okazuje to, mając na oku zawsze wspólne dobro, choćby była jeszcze niedoświadczona, i niech sam nad sobą usilnie panuje, będzie jej najlepszym przewodnikiem na całe życie i nauczy żonę podobnie postępować. Tutaj widzimy to, że jakby rolą męża jest być nauczycielem, jest takim właśnie kierownikiem i nauczycielem. To jest to, co w największym stopniu gdzieś jakoś zaginęło, jeśli byśmy gdzieś szukali takiego elementu, którego w dzisiejszych małżeństwach właśnie nie ma, w tej kulturze naszej takiej, powiedzmy, już zasadniczo jakoś, można powiedzieć, chyba bez tutaj specjalnego pesymizmu, po prostu upadającej, bo przeżywającej kryzys to chyba nawet za mało, jakoś powoli upadającej, widzimy, że przede wszystkim właśnie nie ma tego znaczącego zrozumienia dla elementu kierującego, dla rozumu, prawda? I to widać tak samo w relacjach między ojcem i dziećmi, że ojciec jest czynnikiem, który je wychowuje, który nadaje pewien ogólny kierunek, bo przecież tutaj nie chodzi o to, że ma tych dzieci uczyć tego, co normalnie mama uczy, ale że nadaje pewien ogólny kierunek temu wykształceniu dziecięcemu. Tak mniej więcej się przedstawia ten wzajemny stosunek. Można tutaj jeszcze kolejne wiersze cytować, ale nie ma tu specjalnie takiej potrzeby. Natomiast interesującą jest rzeczą też, że również takie bardzo drobne szczegóły Arystoteles również tym się zajmował. Mianowicie chodzi o, to jest w Księdze VII Polityki, tutaj omawia idealne małżeństwo od strony takiej bardzo biologicznej, jak powinno wyglądać, jeśli chodzi o wiek małżonków. To jest bardzo ciekawa teoria, bo widać, że on faktycznie jakby wyprowadza po prostu wnioski z tych zasad, które przyjął, a że małżeństwo jest w pierwszej kolejności dla dzieci, dla wychowania, dla płodzenia i wychowania dzieci, w dalszej kolejności jest po to, żeby wspólnie żyć. Dokładnie tak jak nauka katolicka głosi. To jest zadziwiające, że te podstawowe elementy dotyczące rodziny czy społeczeństwa, no poza oczywiście tymi niewolnikami, tymi różnymi tam rzeczami tego typu, ale można to znaleźć w sumie teologicznej świętego Tomasza, że to się będziemy to odnajdywali później. Cytaty właśnie z Arystotelesa, zarówno z polityki, ale i z etyki nikomachejskiej, także to one się tam znajdą. A teraz przejdźmy właśnie do tych szczegółów dotyczących życia małżeńskiego. Więc skoro celem jest posiadanie dzieci, to on tak sobie to wyobraża, że oczywiście tutaj już można, bo to są rzeczy, które bardzo mocno odchodzą od tych pierwszych zasad, od metafizyki, są bardzo zależne od pewnych określonych szczegółów życia, od okoliczności życia, i tutaj zobaczymy, że wynik, który się na końcu ukaże, może wydawać się nieco dziwny, ale to właśnie dlatego, że jest on bardzo zależny do okoliczności. Więc on idzie tym tropem, by małżeństwo, tutaj przeczytam może,
przy wydawaniu zarządzeń dotyczących tego związku, chodzi tutaj o prawo małżeńskie w państwie, musi uwzględniać i osoby same i czas ich pożycia, aby się równomiernie wiekiem do tego samego kresu zbliżali. Nie było między nimi rozdźwięku co do sił, gdy on posiadać będzie jeszcze zdolności rozrodcze, a ona już nie. Albo też odwrotnie. Wywołuje to bowiem między nimi nieporozumienia i różnice. Tak? Czyli tu widać, że celem jest właśnie to, żeby była... Był jakby w tym samym momencie, że mąż i żona przestali być zdolni do pochodzenia potomstwa, bo to jest jakby najważniejszy cel. I co z tego wynika? Następnie musi zwrócić uwagę i na czas, w którym dzieci zajmą miejsce ojców. Dzieci nie powinny mianowicie odbiegać zbytnio wiekiem od rodziców, gdyż w takim razie rodzice nie mogą cieszyć się wdzięcznością ze strony dzieci, a dzieci korzystać z pomocy rodziców, wiadomo. Nie powinni też być zbytnio wiekiem zbliżeni, bo to również ma wiele stron ujemnych. Takie dzieci bowiem, które są niemal rówieśnikami rodziców, mniejszy żywioł dla nich szacunek, a łatwiej wyłaniają się wówczas zatargi o zarząd majątku. Po trzecie wreszcie, by wrócić do tego punktu, od którego wyszedłem, chodzi tu jeszcze o to, by zrodzone dzieci tak się fizycznie przedstawiały, jak tego chce prawodawca. Czyli on tutaj ingeruje trochę w, jakby, w prawo małżeńskie po to, żeby dzieci były odpowiednie. To jest jakby dla pogaństwa trochę, no zawsze jest takie ryzyko, tak? Takie eugeniczne trochę, nazwijmy to. Wszystko to mniej więcej daje się osiągnąć przez jedno zarządzenie. Ponieważ u mężczyzn wiek 70 lat, a u kobiet 50 stanowi zazwyczaj ostatnią granicę rozrodczości, więc początek pożycia małżeńskiego musi sięgać takiego wieku, który by był do takiego odstępu czasu dostosowany. Czyli już widzimy, że mąż i żona muszą mieć 20 lat, muszą się różnić od siebie, tak? Związki małżeńskie ludzi zbyt młodych nie są odpowiednie do płodzenia dzieci. U wszystkich stworzeń potomstwo pochodzące od zbyt młodych rodziców jest słabowite, żeńskiego przeważnie rodzaju i niewielkiego wzrostu. Teraz powiemy o tym, dlaczego żeńskiego rodzaju, bo to jest bardzo akurat istotny wątek, bardzo taki niemetafizyczny, bardzo przyrodniczy i dlatego nieaktualny, ale ciekawy ze względu na losy tej pewnej koncepcji dotyczącej rozmnażania, która się jeszcze w czasach świętego Tomasza, jako że była przyrodnicza, jeszcze wtedy obowiązywała i u świętego Tomasza w sumie teologii też to znajdziemy, dlatego to skomentuję, ale najpierw to przeczytam. Dowodem tego fakt, że we wszystkich państwach, gdzie istnieje zwyczaj łączenia młodych z młodymi, ludzie bywają słabowici, małego wzrostu. Ponadto młode matki ciężej przechodzą poród, częściej umierają. Stąd też, no i tutaj jest takie bardzo szczegółowe. Potem, ze względu na powściągliwość, korzystnie jest w dojrzałym wieku dziewczęta za mąż wydawać, jak się zdaje. Zbyt młode skutkiem obcowania małżeńskiego bywają zbytnio skłonne do zmysłowości. Dlatego wiekiem odpowiednim do małżeństwa jest dla dziewcząt mniej więcej 18 lat. No to dla mężczyzn wtedy będzie 38. Tutaj pisze 37, bo tak jakoś to tak liczę dziwnie, ale to po prostu 20 lat więcej, prawda? Czyli 18, 37, 38, tak? No to wiadomo, że gdyby to potem, na przykład w średniowieczu, kiedy ludzie żyli dużo krócej, w czasach świętego Tomasza, święty Tomasz w sumie teologii zupełnie inaczej podaje, bo to, jak mówiłem, to są rzeczy, które nie są zbyt metafizyczne i one będą bardzo zależały do okoliczności. I u świętego Tomasza będzie tak, że takimi gdzieś ódemkami, bo też ludzie lubią sobie pewne rzeczy tak symbolicznie jakoś poupraszczać. 7 lat to jest u świętego Tomasza, to jest wiek, gdzie już rodzice szukają, no tak narzeczeństwa, szukają już tak tej drugiej połówki dla dziecka. 14 lat to jest wiek małżeństwa, 21 lat to jest wiek osiągnięcia dojrzałości społecznej, tak? Zobaczmy, że w państwach anglosaskich też trochę właściwie tak jest, bo 21 lat to jest wiek, kiedy można alkohol kupić, tak? Czyli to takimi siódemkami idzie u nas z jakiegoś powodu 18. No tak zresztą tutaj też jest 18. W takim bowiem wieku pożycie małżeńskie dokonuje się przy pełnym rozkwicie sił fizycznych, tak? To jest rzekomo pełny, no w jakimś sensie, chociaż te 37, 30 parę, no też u świętego Tomasza 33 lata, bo tyle lat też żył Chrystus, tak? I to jest ten, to jest, bo to jest trochę taka gra skojarzeń, tak? Może tyle żył lat Chrystus, no to widocznie to jest taki wiek, gdzie największy jest poziom rozwoju sił, prawda, jakichś ludzkich, no ale też wiadomo, że pewne siły się rozwijają jakoś szybciej, inne później, że w dziedzinie jakiegoś takiego fizycznego rozwoju jest on szybszy niż w dziedzinie rozwoju, powiedzmy, z takiego społecznego, psychicznego, intelektualnego. To wszystko jest dość złożone. Ale to jakby są takie szczegóły, które wiadomo, że no tutaj będą się wobec tego jakoś przejawiały w taki czy inny sposób. Więc w takim wieku pożycie małżeńskie dokonuje się przy pełnym rozkwicie sił fizycznych, a koniec zdolności rozrodczych u obu stron następuje równocześnie, we właściwym czasie. Także i wejście dzieci w następstwo po rodzicach przypada na czas ich pełnego rozkwitu, podczas gdy rodzice wchodzą już w schyłek wieku około 70. Czyli wszystko jakby się wydaje, że wszystko jest dobrze, tak?
Tutaj jeszcze też małżonkowie muszą przy płodzeniu dzieci przestrzegać zaleceń ze strony lekarzy i badaczy przyrody. Lekarze bowiem podają odpowiednie wskazówki co do stanu fizycznego małżonków, a badacze przyrody co do wiatrów, zalecając połączenie raczej przy wiatrach północnych niż południowych. Dlaczego? Dlaczego to jest takie, czy takie, no, bo to się zawsze potem kojarzy, kiedy się czyta świętego Tomasza, bo on tam pisze właśnie o tych wiatrach południowych, bo chodzi o to, że właśnie, jaka jest ta koncepcja, o którą tutaj chodzi? Oni mieli zrozumienie dla rozmnażania zupełnie oczywiście inne, bo oni uważali, że to samiec jest tym jedynym czynnikiem jakby formującym, dającym formę, dającym właśnie no, jakby to, co byśmy nazwali materiałem genetycznym. Natomiast mama jest tylko, czy samica ogólnie, jest po prostu pewnym inkubatorem, jest tylko miejscem, gdzie następuje rozwój życia. Jest jakby też tym czynnikiem, który daje rozwój temu zarodkowi, tak? Czyli ona daje materię. Mężczyzna, czy samiec daje formę, a niewiasta, czy samica daje materię, tak? No i to oznacza, że wobec tego, jeżeli się rodzi samica czy dziewczynka, to co to oznacza? Przecież forma jakby próbuje jakby doskonały swój wzór w tym rozmnażaniu wytworzyć. Tak? Znaczy, jeżeli mężczyzna jest tym czynnikiem formalnym, no to on będzie starał się, czy samiec będzie starał się ten swój obraz, jakby im jest doskonalszy, tak? Im bardziej do niego podobny, tym jest to rozmnażanie jakby doskonalsze z punktu widzenia metafizycznego. To oznacza, jeżeli się rodzi dziewczynka czy samica, tak ogólnie rzecz biorąc, no to oznacza, że nastąpił jakiś defekt. Że to rozmnażanie jest jakoś zdefektowane. Tak? W takiej teorii ona właśnie nie jest metafizyczna, jest wybitnie przyrodnicza, ale właśnie w czasach świętego Tomasza ona obowiązywała. Jeżeli rodzi się dziewczynka czy samica, to znaczy, że albo nasienie było złe, albo ten czynnik materialny był jakiś zdefektowany, to co mama czy samica daje temu dziecku, albo właśnie jakieś czynniki zewnętrzne spowodowały jakiś niedorozwój, coś tam nie tak. No i właśnie te wiatry, oni tam uważali, że te wiatry są, południowe wiatry sprzyjają jakiemuś defektowi, a północne są dobre. I o tym też święty Tomasz będzie pisał, że właśnie kiedy będzie się zastanawiał, czy słusznie została Ewa w raju stworzona, skoro takie teorie tutaj są, że dziewczynka jest defektem natury, tak? To dlaczego Ewa jest w raju, skoro jest defektem, tak? I bardzo ciekawie będzie z tego problemu, ciągle jednak będąc obciążony balastem tej nieprawdziwej teorii fizykalnej. To jakby też nam pokazuje, że musimy dokładnie przy omawianiu poglądów filozofów, szczególnie właśnie Arystotelesa, Tomasza z Akwinu, odróżniać to, co jest metafizyczne, co jest bardzo słuszne i przenosi się na nasze czasy, zwłaszcza jeśli chodzi o Tomasza, a to, co jest przyrodnicze. I nie tylko dotyczy to astronomii, co jest oczywiste, tak? No bo to my tam przecież wiemy, że to tak nie wygląda wszechświat, jak sobie wtedy wyobrażano w wieku XIII, czy jeszcze wcześniej, ale też i dotyczy zwłaszcza właśnie płodzenia dzieci, rozmnażania się zwierząt, ludzi, jako że tutaj no, po prostu tamta wiedza była po prostu bardzo błędna, odbiegała od rzeczywistości. Ale jakby to rozumiemy, dlaczego tak właśnie jest, tak? Dlaczego, i to też częściowo oczywiście można powiedzieć, to jakby tłumaczy, dlaczego żona, niewiasta jest jakoś podległa mężowi, ale właśnie nie do końca, bo to wszystkiego jakby nie tłumaczy. Albo można inaczej powiedzieć, że na poziomie takim metafizycznym czysto, tak, rozważając tylko same takie najbardziej podstawowe zasady, już możemy jednak wywnioskować, dlaczego jakiś rodzaj podległości płci niewieściej wobec męskiej będzie się w tej refleksji znajdował i on ciągle jakby jest obecny i ciągle się to przejawia. Dlaczego tu nie jest tak, że to po prostu jest kwestia zawsze po prostu, kto akurat aktualnie okaże się silniejszym, tak jak to dzisiaj w praktyce jest, prawda, że to wszystko jest taki jakby liberalizm i po prostu w praktyce rządzi ten, kto mocniej ciągnie do siebie, tak, bo tak to w praktyce w takich związkach niewierzących osób to tak w praktyce wygląda, tak. Ale tak właśnie też dzisiejsze państwa wyglądają, że tam żadna zasada nie rządzi, tylko ten, kto ciągnie mocniej do siebie, kto ma więcej siły, no to jest właśnie oligarchia, można powiedzieć, tak? To jest właśnie oligarchia. Mówił przecież Arystoteles, że właściwa relacja między mężem i żoną ma formę arystokracji, a fałszywe wszystkie odpowiedzi mają charakter oligarchiczny, no i to wygląda na to, że miał tutaj rację. Więc jaka jest taka podstawa pewnej takiej wyższości płci męskiej, jeśli tak można powiedzieć? Otóż taka, że jakby wiemy, że w metafizyce Arystotelesa i Tomasza z Akwinu też taką centralną osią tego systemu to są te dwa pojęcia, akt i możność, prawda? Akt, który jest spełnieniem, doskonaleniem, taką pełnią, aktualizacją i możność, która jest pewną niedoskonałością, brakiem tej pełni, jakimś takim jeszcze
brakiem całości i ta możność jest oczywiście do aktu jest zresztą jakoś przyporządkowana. Akt jest czymś pierwszym w sensie dość czasowym, ale i w sensie właśnie tej jakby takim jakby co do natury jest pierwszy, bo jest właśnie czymś doskonalszym, tak? Bo doskonałość jest przecież ostatecznie na początku. Jak akt musi być czymś na samym początku. To jest zresztą intuicja, która będzie prowadziła do wszystkich dowodów i na istnienie Boga według świętego Tomasza. Tak? Wszystkie te drogi świętego Tomasza to ostatecznie właśnie na tym się opierają, że akt jest czymś pierwotnym wobec możności. I zobaczmy, że właśnie płeć męska jakoś tak symbolicznie się bardziej wiąże z aktem niż z możnością. Gdybyśmy mieli tak, właśnie gdybym przedstawił Państwu pojęcie aktu i możności i powiedział, którą płeć do którego pojęcia przyporządkować, to każdy rozumie, że tak, każdy by tak to sobie w swojej głowie tak by połączył właśnie te płcie, że płeć męską by raczej z aktem, z działaniem, płeć żeńską bardziej z przyjmowaniem by powiązał. Prawda? Więc to jakby jest uzasadnione i jakby to też tłumaczy, dlaczego nie jest to jakaś kwestia taka czysto kulturowa, ale to jest coś wpisanego bardzo głęboko w ludzką naturę, bo małe dzieci, mimo tego, że oczywiście nie mają żadnego takiego zrozumienia dla filozofii jako takiej, to jednak wyczuwają intuicyjnie te zasady, które stoją u podstaw filozofii, bo filozofia jest przecież rozjaśnianiem tego, co na poziomie takiego spontanicznego wyjaśniania rzeczywistości praktycznie każdy z nas faktycznie robi w ciągu swojego życia. I zobaczmy, że to jest jakby obserwowane tak no, cały czas, mimo całej bardzo silnej przecież propagandy takiej powiedzmy feministycznej, takiej wszystko po prostu jakby wyrównującej, że jeśli podejdzie najmä na to do grupy chłopców bawiących się jakiś chłopczyk, który będzie wyglądał jak dziewczynka, to najprawdopodobniej zostanie wyśmiany i uznany, że jest jakiś gorszy, bo jest dziewczynką, tak? Czy wygląda jak dziewczynka, jest gorszy. A w sytuacji przeciwnej, kiedy do grupy dziewczynek podeszłaby dziewczynka wyglądająca bardziej chłopiec, to raczej by nie było takiej właśnie symetrycznej reakcji, tylko by została ta osoba jakoś raczej zaakceptowana, prawda? Jakby to pokazuje, że jest to coś bardzo głęboko tkwiącego w naturze rzeczy i to jest właśnie tutaj jakoś obecne w tej myśli, tak? Mimo tych wszystkich błędnych poglądów, gdyby je wszystkie pousuwać, to jednak ciągle ta podstawa dla tych relacji między mężem i żoną by tutaj ciągle by się znalazła i ona oczywiście też przenosi się na refleksję świętego Tomasza. U świętego Tomasza dokładnie to samo znajdziemy, jeśli chodzi o relacje męża i żony. On będzie właściwie tutaj oczywiście to samo pisał, tylko że będzie jeszcze się odnosił do objawienia i do tamtych kwestii związanych z grzechem i tam będą bardzo ciekawe też takie rzeczy. O tym będziemy później mówić, kiedy już będziemy omawiać świętego Tomasza, bo też to są rzeczy, których się dzisiaj raczej nie cytuję, no też pewnie dlatego, że bo to jest bardzo ciekawą sprawą, że na przykład jest przecież u świętego Pawła są te fragmenty, które mówią o w liście do Tymoteusza, mówią o jakim podporządkowaniu żony wobec męża. I to jest, mnie to zawsze zadziwiało, że jakby w Polsce na tyle jeszcze jest powiedzmy, ten zdrowy rozsądek i też taka wolność słowa, powiedzmy, w takim dobrym sensie, że jakby powiedzmy fragmentów, które potępiają homoseksualizm, które znajdziemy w Piśmie Świętym, nikt nie będzie w Polsce jakichś przypisów dawał w Piśmie Świętym, że to jest nieaktualne, że to tam święty Paweł to powiedział 2000 lat temu, ale my już tego nie przyjmujemy, w to nie wierzymy, nawet nie wolno tego robić, albo po prostu już jest to niemodne i bezsensowne i głupie, gdyby ktoś próbował potępiać to, bo to dotyczyło tamtych czasów, a my już żyjemy w innych i w tym względzie jesteśmy zupełnie normalni, ale jako społeczeństwo jednak coś jest też z nami nie tak, bo czy w ogóle z tamtym światem postchrześcijańskim, bo we wszystkich takich nowoczesnych książkach, nawet właśnie w tych różnych takich książkach, które tutaj cytuję, to często, jak jest taki fragment, że tam Arystoteles pisze, że musi być tak właśnie ten, nie ma takiej równowagi, znaczy jest właśnie harmonia i równowaga, ale jednak jest ona taka, ta symetria jest taka trochę specyficzna, to zawsze są odnośniki, że no to tak kiedyś, tak Arystoteles uważa, my już tak nie uważamy, czy kiedy święty Paweł pisze, że niewiasty mają, nie mogą nauczać publicznie, że mają się w domu nauczać, mężowie ich mają uczyć, to zawsze będzie taki komentarz, że to jest wszystko już nieaktualne. I pytanie właśnie zawsze mnie to zastanawiało, skąd oni wiedzą, bo kto to zdektualizował, czy jakieś nowe objawienie się pojawiło, czy papież napisał encyklikę chociażby, tak? Czy sobór jakiś się zebrał i stwierdził, że to jest nieaktualne. Zawsze mnie to zastanawiało, skąd, dlaczego takie rzeczy
jakby nastają takie mody intelektualne, czy jakieś takie kulturowe, i one jakby nie wiadomo skąd się to bierze, i potem nie wiadomo potem no skąd na to wpadł, że zrobić taki przecież jak się ja jako redaktor naczelny czasopisma jakiegoś tam, prawda, jednego z wielu, które nie masz takiego znowu wielkiego nakładu, a jednak każdy taki przepis jest dawany z jakiegoś powodu. To wszystko jest jakoś racjonalne. Nie daje się przepisu tak po prostu, bo komuś tak się spodobało, tylko to wszystko jest zawsze jakoś racjonalnie uzasadnione. Jeżeli ktoś tak daje i to jest tak zrobione jakby we wszystkich książkach, jakby pokazuje, że jesteśmy pod pewnymi względami jakoś czymś taką, jakąś myślą dziwną, przeniknięci, tak? Bo tutaj nie chodzi o same niewiasty, czy o toś, to tylko chodzi właśnie o to, że to znaczy, że jest jakiś błąd systemowy rozumienia tych podstaw metafizyki, to znaczy, że one właśnie nie są zrozumiane, że ten akt i możność nie są jakoś dobrze pojmowane, tak? Albo że po prostu się to relatywizuje, jakby to było coś nieistotnego, a to zawsze się potem mści. I to jeszcze na koniec, no dzisiaj, bo już będziemy o rodzinie, właściwie wszystko powiedziałem, co chciałem, to dlatego tak dużą uwagę przywiązałem właśnie do tej kwestii dotyczącej rodziny, bo Arystoteles jako przyrodnik rozumie bardzo dobrze, że państwo będzie właśnie złożone z rodzin, że państwo nie jest jakąś strukturą, gdzie są zglajszaktowane po prostu jednostki, że to jest tak, jak to u Platona było bardzo mocne właśnie w państwie. To nie jest akurat jedyne dzieło, gdzie Platon przedstawia refleksję dotyczącą państwa, ale tam jest to, jest to dzieło bardzo popularne i jakby będziemy o tym jeszcze mówić, bo następny wykład będzie poświęcony właśnie krytyce koncepcji państwa przedstawionej przez Platona, i ta krytyka jest tutaj w traktacie pod tytułem Polityka Arystotelesa, i zobaczymy, że właśnie wszystko się sprowadza do tego, czy państwo jest silne dlatego, że jakby ma być jakimś wcieleniem jakiegoś powstałego w głowie jakiegoś wzorca, który jest potem wtłaczany, jakby natura ludzka, której się właściwie nie bada, tylko po prostu wtłacza się w ten taki odgórnie przyjęty model, tak? I to będzie dla Platona, gdzie przecież będzie się relatywizowało i własność prywatną, i właściwie rodzinę nawet, bo przecież dla tych warstw panujących tam nie ma rodziny, jest wspólność kobiet, jest wspólne wychowanie dzieci. Tak? Czyli jakby podstawowe te instynkty naturalne zostały zupełnie jakby zgwałcone, jakby zupełnie zlekceważone. Czy tutaj, natomiast tutaj u Arystotelesa państwo będzie jakby organicznie wyrastało właśnie z rodzin i nie będzie próbował Arystoteles twierdzić, bo jest właśnie zbyt dobrym przyrodnikiem, nie będzie próbował twierdzić, że do tego, by państwo było silne, potrzeba tego, żeby było jednorodne. Tak? Bo właśnie, bo przyroda pokazuje coś innego, bo organizmy są właśnie, mają różnorodne części, są różne organy, różne części, tak? I te organy tworzą jedną harmonijną całość. I jakby to jest właśnie to prawicowe podejście. Zobaczmy, że to jest, tak właśnie prawica robi, tak? To kiedyś Korwin Mikke, postać bardzo kontrowersyjna, ale warto tutaj przypomnieć, bo pewne rzeczy bardzo mądrze kiedyś powiedział. Mianowicie, czym się różni klub sportowy lewicowy od prawicowego? To w prawicowym jest tak, że kiedy przyjdzie Grubasek i Chudzielec, to Grubaskowi dadzą jeszcze jeść i zrobią z niego zawodnika sumo, a z Chudzielca jeszcze odchudzą i będzie jockeyem. Tak? Jest specjalizacja. Każdy robi to, do czego się nadaje. Ma pewne predyspozycje, które są jeszcze rozwijane. I tworzył jakiś klub sportowy, który ma zarówno i osiągnięcia w jeździectwie, jak i też w jakichś zawodach, w sportach walki. A w lewicowym klubie sportowym to Chudzielca będą starali się jakoś tam dokarmiać. A z kolei tego Grubaska, oni za wszelką cenę będą starali się odchudzić i zrobią z obu po prostu jakiś tam piłkarzy czy kogoś. Więc jest to taki absurdalny i dokładnie to będziemy widzieli właśnie u Platona, że on będzie próbował tak właśnie ludzi wstawić w takie prokrustowe łoże, tak? Że ktoś jest za krótki, no to tam rozciągniemy, za długi, to mu obetniemy nogi, no i będzie pasował. A u Arystotelesa jest tak, że no każdy jest inny, no to niech w takim razie trybiki, jeden większy, drugi mniejszy, jakoś pasują do siebie, tak? I tworzą jakąś całość. Tak jest właśnie w organizmach zwierzęcych, tak jest w ekosystemach, że różne elementy, właśnie dlatego, że są różne, mogą tworzyć jedną całość, która właśnie dlatego dobrze spełnia swoje zadania, ponieważ jest złożona z różnych elementów. Natomiast u Platona jest podejście właśnie takie, że im jest większa jednorodność, tym jakby większa jedność tego organizmu, czy tego bytu, nawet nie jest organizmem, tej całości takiej, prawda? Jakby widzimy jakie ogromne, Państwo doskonale sobie zdają sprawę, jakby do czego to prowadzi. To podejście platońskie, które stoi u podstaw tych wszystkich rajów na Ziemi tutaj, które tak naprawdę są piekłem, prawda? Tych wszystkich takich utopii, które to kosztowały życie tylu i tylu milionów ludzi.
cały czas właściwie taka tendencja się w ludziach ciągle jeszcze gdzieś tam tli, żeby taki system idealny zbudować, a Arystoteles, który jest przyrodnikiem i bada, jak to wygląda i stara się te naturalne tendencje jakoś tam potem ewentualnie trochę może jakoś w pewne karby wkładać, umieszczać właśnie w tym systemie, jakoś ulepszać, tak? To nie jest czysta natura, to jest też pewna kultura, która ma tą naturę w karby jakoś tam włożyć, ale jednak o tą naturę się dba, znaczy ona jest po prostu, nie jest lekceważona. Próbuje się ją poznać i próbuje się według tej natury wszystko pourządzać. I to tym właśnie chciałbym skończyć. Czy jakieś pytania może? To było dużo takich tematów, bardzo na pewno samych w sobie i ciekawych, i takich raczej, można powiedzieć, takich do dyskusji jakoś, tak, raczej zachęcających. Ja mam pytanie a propos niewolnika naturalnego. Skoro niewolnik naturalny nie ma takich możliwości do samostanowienia, no, to czy on może mieć rodzinę, skoro... No. Znaczy tak zasadniczo to, bo to jest, ja trochę tak to zagadnienie troszkę tak jakby albo uprościłem, albo trochę tak jakby, bo tak niewolnik jako taki to jest człowiek, który po prostu wykonuje prace fizyczne, prawda, jako takie, ten niewolnik naturalny, więc Arystoteles tutaj pewną kwestię upraszcza, bo potem, kiedy Grecja została podbita przez Rzym, było wielu takich właśnie niewolników greckich, którzy trudnili się pracami czysto intelektualnymi, a jednak byli niewolnikami, na pewno część z nich już właściwie takimi naturalnymi, w tym sensie, że nie byliby zdolni, bo to są jakby dwie różne rzeczy. Można być bardzo intelektualnie zdolnym, wykonywać różne prace bardzo intelektualnie, takie nawet tak odpowiedzialne i tak dalej, ale nie być tak wychowanym, żeby właśnie w sensie roztropności, żeby być zdolnym do bycia ojcem rodziny. Tutaj co pan mówi, czy oni byli wobec tego, na pewno nie byli znaczy zbytnio do tego zdolni, ale czy tak całkowicie niezdolni, prawda, to już jest inna sprawa, czy w ogóle nie byli zdolni do tego, żeby bo jakby być ojcem w sensie takim biologicznym, to nie jest rzeczą trudną, natomiast czy być dobrym ojcem, no to już oczywiście trzeba cnotę posiadać roztropności w dużym stopniu, tak, więc tutaj pewnie jest. Ale skoro on uważa, że, proszę zobaczyć, że skoro idąc za samym tekstem Arystotelesa, skoro on uważa, że właściwie barbarzyńcy jako tacy, Persowie, barbarzyńcy, ogromny naród, no i tam oczywiście no, dzieci też mają, a wszyscy są właściwie niewolnikami takimi naturalnymi, tak? Nie zostali jeszcze złapani, no to Grecy nie mogą ich tam, ale to są naturalni niewolnicy, no bo on tam żony mają też niewolnice, traktują jak niewolnice te żony, sami są też właściwie niewolnikami, no, po prostu społeczeństwo niewolników po prostu. Czyli ci niewolnicy, oni byli brani spoza granic kraju, czy właśnie z jakich... No zasadniczo to tak, to barbarzyńcy, tak, tak. Mhm. No też tam też pewnie dzieci tych niewolników, których już trzymali u siebie, tak. No też wojny między Grekami się zdarzały, także to też nie, na pewno nie byli tylko jakby z importu, prawda, także to... No tak, to tak jest. No w każdym społeczeństwie zawsze się tacy zdarzają ludzie, których Arystoteles by nazwał właśnie naturalnymi niewolnikami. No to jest to popychadło, no nie nadaje się do niczego. No to niewolnika się tylko nadaje, prawda? To tak by... Inna rzecz, że to nie znaczy, że od razu już jest tym niewolnikiem. Może być wolnym człowiekiem, mimo braku pewnych cnót, tak? To wiadomo. Oczywista sprawa, no ale jeśli go złapią, no to będzie jeńcem, no to już jest właściwie naturalnym niewolnikiem, tak? Bo spełnia kryteria naturalnego niewolnika. Czy można się zaprosić o zrobienie takiego prywatnego przypisu do tego, co Arystoteles mówił o kobietach? No. No bo tak trudno jest to wszystko przełożyć na dzisiejsze czasy. Ile z tego należy brać dosłownie, a co można sobie zupełnie odpuścić? O, na pewno te fragmenty, które o tych... Znaczy to jest tak, zasadniczo, że im coś jest w takich sprawach, tak, znaczy w ogóle w takich sprawach etycznych, to będzie u Arystotelesa bardzo mocne, że jeżeli coś jest bardziej takie teoretyczne i ogólne, to łatwiej jest jemu odkryć prawdę. Natomiast tam, gdzie będzie dotykał spraw takich jakby uwikłanych w różne tamtejsze konwencje, czy jakieś okoliczności, tak, czy jakieś takie rzeczy, tak jak z tym niewolnictwem, tak, to wtedy będzie mu łatwiej popełnić błąd. I jakby co do ogólnych takich powiedzmy prawideł, że ona powinna być i taka, i cnotliwa, i to tamto, to wszystko jest takie prawie jak Pisma Świętego, prawda? To właściwie to wszystko piękne, to właściwie można by to w jakiejś książce pobożnościowej, takiej katolickiej, tradycyjnej, można by to wszystko, prawda? Tylko tam jest Bóg pisany małą literą, bo to jest, bo co takie nie jest, tylko no, trzeba zmienić literę i tam dopisać, że to Bóg w Trójce Jedynej, już właściwie można sprzedawać jako ten w Tedeum tam, że to wszystko jest dla niewiast, prawda? Czy dla mężów, jakimi mają być mężowie i wszystko by się zgadzało. Natomiast no, tam, gdzie są właśnie takie rzeczy uwikłane w
jakieś takie sprawy, powiedzmy, no, czy przyrodnicze, czy powiedzmy te związane, no, ten wiek tam małżeństwa, to wszystko jest, widać, że to jest takie bardzo zależne od okoliczności, tak? Że to jest wszystko takie bardzo takie, to jest, zresztą to są pewne takie filozoficzne koncepcje czegoś idealnego, to zawsze jak jest jakaś koncepcja czegoś idealnego, to wiadomo, że to jest, no, jakby niewiele ma wspólnego z realizmem, tak? Że akurat ten fragment polityki jest taki mało realistyczny właśnie, bo to są jakieś snute koncepcje dotyczące tego idealnego. Natomiast tam, gdzie on pisze, jak to powinno w ogólności wyglądać, to jednak to jest bardzo, bardzo takie słuszne, tak? To raczej widać, że to jest bardzo rozsądne, bardzo racjonalne. Tutaj jakby, wiadomo, to jest coś ogólne, bo co znaczy ustrój monarchiczny, arystokratyczny, co to jest politeja, tak w ogólnym takim, bo to są, znaczy w szczegółach to są zawsze pewne obyczaje. U świętego Tomasza też tak będzie, że będzie dawał pewne zasady, ale na przykład odnośnie, nie wiem, tam stroju czy czegoś innego, jaki powinien być, jakie powinny być pewne konwencje takie, tak? To jest kwestia, która w różnych krajach wygląda różnie. Święty Tomasz będzie o tym, to będzie dobrze rozumiał, bo na przykład będzie pisał odnośnie, dajmy na to, okrycia głowy, prawda? Będzie pisał, że w krajach, gdzie jest obyczaj, żeby głowy były nakryte, no to grzechem lekkim jest, jeśli kobieta nie ma, niewiasta nie ma nakrytej głowy, ale tam, gdzie nie ma takiego zwyczaju, to nie jest na przykład, tak? Że to będzie takie bardzo właśnie racjonalne właśnie w tym sensie, że takich drobnych spraw codziennych nie da się tak wyprowadzić z tych pierwszych zasad. Że one są często wynikiem pewnych zwyczajów i konwencji tego, co w danym narodzie, społeczeństwie, tego, co w danej kulturze zostało już przyjęte i tego nie zmieniamy, to po prostu jakby to przyjmujemy, tak? I dlatego katolicyzm jest właśnie jednością w różnorodności, bo nie próbuje wkładać wszystkiego w jeden schemat. To jest takie typowe dla filozofii idealistycznej, prawda? Że się taki jedno łoże takie prokrustowe, jeden rozmiar buta i tam wszystkie po prostu w to wkładamy. Także tutaj zawsze musi być taka, tak samo co do ludzi, też są różni, więc nie można tak wszystkiego, jak jeden taki schemat i wszystkich wkładamy, prawda? Tylko takie ogólne wskazówki. Ja mam jeszcze pytanie co do tych, no, wiatrów południowych. Mm-hmm. Bo ksiądz mówi, że to są kwestie przyrodnicze. Mm-hmm. No i jak Arystoteles, nie wiem, pisze o niebiosach czy o gatunkach, no to tam jest jakiś element obserwacyjny jednak. Naprawdę. Tak, tutaj na pewno też jest. Skąd przesłanki były brane za takim wnioskiem? Po prostu to się brało stąd, że jakby wiedza medyczna była wtedy niedoskonała, przecież nie mieli takiej możliwości, ani też nie było tylu ludzi, żeby można było wszystko to zbadać, tak? Żeby tak można było wszystkie te przypadki, czy taki wiatr powieje, to takie chociażby kwestie statystyczne po prostu, tak? Żeby wszystkie zbierać, czy to taki wiatr powiał, to co się stało, czy tam jakiś inny, bo za tym, czy powiał, czy nie powiał, przecież nie mieli odpowiedniej precyzji. To samo będzie widoczne w jakichś, powiedzmy, biologicznych różnych takich faktach, że coś tam się, przecież u niego tam się są zwierzęta, które po prostu powstają z błota na przykład tam, tak? I tak dalej. Tak, no ale to tak z badań wychodziło, że to tak wyglądało, jakby tak było, tak? Także to nie ma się co do tego jakoś specjalnie tym przejmować, bo musimy być świadomi tego, że to Kościół, kiedy myśl w wieku XIX, kiedy myśl świętego Tomasza jakby odkurzył i uczynił czymś niezwykle ważnym na powrót, tak można powiedzieć, ale również i w tym wymiarze filozoficznym właśnie, to jednak zastrzegł, że chodzi właśnie o te metafizyczne elementy, że jeśli chodzi o Tomasza jako przyrodnika, to się zdezaktualizowało, że tutaj nie należy się Tomasza trzymać, no bo to byłoby zresztą szaleństwem, gdyby się trzymać taki, bo to było bardzo nieracjonalne, gdyby się trzymać jakichś tam poglądów sprzed setek czy tysięcy lat, które dzisiaj się wydają zupełnie absurdalne i niezgodne po prostu z rzeczywistością, byśmy ośmieszyli swoją wiarę, gdybyśmy się tego trzymali, tak? Także tutaj trzeba umieć odróżnić jedno od drugiego, a to przecież nie jest jakoś trudne, bo widzimy, do czego się on odwołuje, co bierze z obserwacji takich, powiedzmy, właśnie przyrodniczych, a co bierze z tych zasad metafizycznych, które potem jakoś stara się z nich jakieś wnioski wyciągać. A do tej pory też wiele rzeczy halnym uważam. Tak? Też jest, tak? No w górach. A no też, że tam, tak, że właśnie, że zachowują się różni ludzie. No właśnie, także, nie no, bo jakieś tam przełożenie jest, tylko właśnie, zresztą jeśli chodzi o poczynanie dzieci, to wiadomo, że tam u niej jakby takie, znaczy zarodek jest przecież bardzo wrażliwy na różne czynniki, tak, że w ciąży jakby wszystkie takie czynniki zewnętrzne bardzo mocno wpływają. No to tak, no to niewątpliwie. Sama zasada, że otoczenie ma jakiś wpływ, to niewątpliwie jest słuszne. To na pewno, tylko pytanie właśnie jaki, tak? Oni nie mieli możliwości, żeby to wszystko zbadać. No nie mieli też metod tych matematycznych, takich statystycznych, nie mieli po prostu możliwości, żeby te wszystkie przypadki badać, jakoś to wszystko zbierać, tak? No to były takie czasy, że to tego się nie dało. Natomiast umieli dobrze wnikać właśnie w te podstawy takie metafizyczne. W tamtych czasach to było łatwe i dlatego uczymy się właśnie na tej myśli. A ja mam pytanie związane z jeszcze tą demokracją, która dzisiaj
jest jednak, uchodzi za idealny ustrój. Jak to się stało, że ta właśnie ta forma władzy właśnie odnosi takie przynajmniej ideowo triumfy? Czy rzeczywiście, biorąc pod uwagę to, że cnota czyni władzę dobrą, to co ksiądz powiedział, nie powinno być tak, że ludzie, mając tę wiedzę, ona jest przecież na wyciągnięcie ręki. To jest po prostu tak banalnie prosto wytłumaczone, że aż dziwne, że nie ma dążenia do tego, żeby zamiast demokracji dążyć jednak do tej politei. Chociażby. Znaczy, bo trzeba pamiętać o tym, że w praktyce jest tak, że dzisiaj właściwie demokracji jako takiej, to poza niektórymi państwami właściwie tak naprawdę to nie ma. Są inne ustroje, to znaczy jest albo despotyzm, albo oligarchia. Natomiast w sferze jakby takiej faktycznej, natomiast w sferze samej powiedzmy tej skorupy, fasady, to jest system demokratyczny. Dlaczego demokrację to masoneria zrobiła? Czy ci, którzy za rewolucją francuską stali, oni uczynili demokrację ustrojem takim najlepszym, rozpropagowali to, jakby powołując się na wzorce właśnie starożytne, na Ateny. Ale dlaczego to zrobili? No dlatego, że demokracja jest takim kwasem, który może, ta idea demokratyzmu jest kwasem, który rozpuszcza wszystkie systemy autorytarne, czy oparte na pewnym autorytecie, czy to kościoła, czy to właśnie państwa jako takiego, prawda? Czyli chodzi o uderzenie w autorytet, bo jest taka zasada masońska, okultystyczna, solve et coagula, czyli najpierw rozpuść, najpierw to jakby rozwiąż, najpierw to wszystko, strukturę sprowadź do pierwszych elementów, a potem już zbuduj od początku, już według masońskich wzorców. A, to znaczy już wtedy według masońskich wzorców już tak po prostu świątynia Salomona zamiast kościoła Chrystusa, no jest to inna konstrukcja, ale najpierw trzeba rozebrać, tak jak człowiek coś zje, to najpierw jest trawienie, musi rozłożyć na pierwsze elementy, a potem będzie odbudowywał w swoim organizmie. No to właśnie to jest to samo, tak? Czyli demokracja jest takim dobrym kwasem, który to rozpuszcza, bo niszczy jakby wszelki autorytet, tak? Bo właśnie nie ma być żadnego, ale w praktyce to jest tylko fasada, bo też okazuje się, i to ci wszyscy myśliciele, którzy byli krytykami takiego właśnie demokratyzmu, takiej demokracji w takim rozumieniu tym współczesnym, ideologicznym ściśle, oni by przecież pisali wyraźnie, że nie jestem demokratą, bo ludem nie gardzę. Czy to znaczy dlaczego? Bo ci, którzy podawali się za demokratów, oni tak naprawdę ludem gardzili. I to przecież widać bardzo wyraźnie, jak są jakieś takie, gdzieś tam, na przykład jakieś głosowania do Unii Europejskiej, prawda, gdzieś tam, to było tak, że tam w Austrii czy gdzieś, że jakby nie taki wynik, jak oni chcieli, to trzeba było powtarzać, aż do skutku, aż będzie dobry wynik, tak? Czyli to demokracja jest dobra, kiedy się głosują tak, jak oni chcą. Więc to gardzą ludźmi, gardzą ludem, tak? Takie siły zawsze, takie najbardziej prodemokratyczne, to w sensie właśnie tej fasady, one tak naprawdę ludem gardzą i to jest tak naprawdę jakaś oligarchia, jeśli nie nawet właśnie despotyzm, tak? Także to nie ma nic wspólnego z demokracją. Zresztą demokracja jako taka jest raczej ustrojem dla takich społeczeństw właśnie dość homogenicznych, jednorodnych, raczej dość mało rozwiniętych tak naprawdę, nie? No, raczej działa tylko w takich społeczeństwach tego typu. W każdym innym, bardziej takim złożonym organizmie. Tu święty Tomasz, będziemy o tym mówić, bo to jest jakby kwestia szersza, tak? Tutaj kwestia tego ustroju takiego, jako takiego najlepszego. Święty Tomasz pisze, że, no tak zasadniczo oczywiście monarchia jest tym najlepszym ustrojem, ale tak w praktyce to jest taki ustrój mieszany, bo właśnie są te różne czynniki, które powodują, człowiek jest istotą złożoną, nie jest taki prosty, tak? Przez to, że jest też tym bytem również materialnym, żyje w różnych takich okolicznościach, więc w praktyce wychodzi tak, że o ile właśnie monarchia Boża, czy to jest właśnie, to jest monarchia, tak, władza Pana Boga to jest właśnie monarchią, ale jednak i Chrystus też jest przecież królem, prawda? Natomiast jednak w takich jakby codziennych takich aplikacjach to system mieszany, czyli taki, gdzie jest element właśnie monarchiczny, demokratyczny, a i pomiędzy nimi arystokratyczny. Monarchia, arystokracja i demokracja w sensie tej dobrej demokracji, czyli tej timokracji czy politei, tak? No i w jakichś tam proporcjach to też będzie zależało, z czym mamy do czynienia. Tutaj musimy patrzeć na okoliczności, tak? Znaczy, bo to jest coś takiego, że coś jest samo w sobie lepsze, na przykład monarchia jest sama w sobie lepsza od arystokracji, ale w jakichś okolicznościach, w jakiejś sytuacji może być tak, że tam właśnie będzie lepiej funkcjonowała arystokracja, tak? Ktoś może być samo lepsze samo w sobie, ale w jakichś okolicznościach dla kogoś tam, w jakiejś tam sytuacji może być gorsze. Ale zasadniczo ustrój mieszany. I zobaczmy, że rodzina jest właśnie to, jakby w sobie to zawiera tutaj, jakby, tak? No to jest niesamowite właśnie dlatego, że pokazana jest rodzina jako ten zalążek życia społecznego i w rodzinie już jakby wszystkie te ustroje dobre są, bo jest ten element monarchiczny, jest element arystokratyczny i jest, że jest dużo tych dzieci, to widać ten element właśnie
demokratycznej, czy tej w sensie politei, tak? Czy tej dobrej demokracji, czy tej timokracji właśnie. Timokracja to jest, to święty Tomasz będzie tłumaczył, że to jest, bo też już będzie komentował te wszystkie ustroje, to jest taka władza wojskowych, władza, w Polsce ta demokracja szlachecka to bardziej taka timokracja, władza noszących broń po prostu, tak? Duża miarę grupa noszących broń, to jest właśnie taka dobra demokracja, timokracja, to nie jest władza jak motłochu, bo to jest właśnie demokracja, taka ochlokracja, tylko to jest władza tych, którzy noszą broń. Procentowo to nie musi wcale być tam 80%, no tam do szlachty było między 10 a 14, co było i tak bardzo dużo, ale to już jest właśnie to. Tak, zresztą te demokracja w Atenach to też tak mniej więcej, przecież to obywateli nie było tak dużo. I to wtedy mogło funkcjonować, tak? To może tylko funkcjonować w takich sytuacjach specyficznych, także to nie jest samo w sobie. To, że zrobiono z demokracji takiego bożka, to jest właśnie wszystko sprawa tych właśnie masonów, tak nazwijmy to tak umownie, bo to jest przecież jakby cała plejada różnych takich bezbożników, a to mniej więcej o to chodzi, żeby zniszczyć autorytet po prostu. Ale rozumiem, że jakby nie udało się tego bez właśnie przede wszystkim zaprzeczeniu dążenia do celu tego, jakim jest wspólne dobro. Mhm. Tak? Czyli tak. Jakby tu pewnie była jakby zalążek tak. Tego zła i ono dopiero mogło spowodować wywołanie tego, że demokracja stała się no, takim karłem de facto, a z drugiej strony pytanie, czy się zaraz nie skończy pytanie, co dalej, no bo to jest zawsze płynne, to jest proces. To pewnie będzie tak, że będzie się pomiększała, bo tak współczesny świat ma to do siebie, znaczy, bo tak też działa właśnie to państwo jakby szatana, tak? Że tam się wszyscy okłamują, że tam jest jakby jest oparte na kłamstwie. I jakby no to jest widoczne, że raczej będzie powiększała się różnica między fasadą i między tym, co jest faktyczne. Czyli na poziomie fasady będzie mówić, że jesteśmy ekologiczni, że jesteśmy demokratyczni i tak dalej, a faktycznie to nie będzie ani ekologii, ani niczego, ani demokracji, jak najbardziej będzie despotyzm. Tak? Raczej idzie w kierunku coraz większego despotyzmu, głębszego, takiego bardziej zakorzenionego, właśnie takich niewolników, żeby z ludzi porobić, tak? Żeby oni byli takimi popychadłami, wszystko co im tam ktoś powie, to nie będą robili. No dokładnie tak. Innych będą też traktować jak niewolników. To właśnie idzie ku temu, natomiast na poziomie fasady to wszyscy jesteśmy wolni. To nie ma, że niewolnictwo już zostało dawno zniesione. To tak na tej zasadzie. Nie padło słowo anarchia, ale gdzieś się kojarzy, prawda? Jeszcze, że taki moment się gdzieś może czynić, że ale to właśnie tyrania połączona z anarchią. No tak, anarchia, ale to jest właśnie znowu ten taki czynnik taki, który ma coś rozkładać na zasadzie tego solvet coagula, że ostatecznie jakby w tym państwie złych, tak, jakby w państwie szatana, no to tam jakby ten najsilniejszy rządzi, tam raczej sobie podporządkowuje, stara się podporządkować tych jakichś innych, tak, tylko tyle, że no, jakby na innej zasadzie niż w po prostu w chrześcijańskiej cywilizacji, czy po prostu w hierarchiach tych niebieskich, gdzie jest doskonała harmonia i właśnie też hierarchia, bo jakby hierarchia jest czymś naturalnym, to jakby no, zły też chce hierarchii, tylko taki, gdzie on będzie na czele. To nie jest tak, że tam jest demokracja jako taka ideowa, to jest właśnie tylko ten kwas, który ma nas przekonać, że to jest wszystko złe, żebyśmy się dali po prostu sprawdzić tego poziomu tych elementarnych czynników, a potem z nas już zbudują system już zupełnie inny. Także to jest tylko przejściowa, to jest faza przejściowa. Kiedy będziemy omawiać Akwinatę? No to jeszcze, żeby to jest tak, jak w jakimś takim, jak się idzie do restauracji, prawda, to najpierw dają tam takie jakieś przystawki, jakieś tam sałatki, to jednak drugie wino, trzecie wino, tutaj takie, tu śmakie, ale to tylko po to, ale to oczywiście, to też nie może być w nadmiarze. Właśnie, zaostrzyć smaki i też jakoś tak przygotować, tak stopniować, to tak jak w jakimś filmie, czy w jakimś dziele artystycznym, to tak idzie powoli, prawda, to nie można tak od razu, już, tak. Wiadomo. Natomiast to jest pytanie oczywiście bardzo sensowne, bo pani jakby tego nie kwestionuje, tylko jakby pyta się kiedy. Ja tego tłumaczę, że trzeba być cierpliwym, bo na pewno zanim, żebyśmy mogli dobrze właśnie przetrawić świętego Tomasza, to musimy jeszcze kilka rzeczy poznać w tej uczcie tak ogólnie. Czy musimy na pewno jeszcze przebrnąć. Tutaj Arystotelesa już właściwie kończymy, ale potem będzie jeszcze na pewno konieczność właśnie pokazania, co się stało, kiedy chrześcijaństwo zawitało, a wcześniej jeszcze musi być neoplatonizm, bo bez tego to w ogóle się nie da nic zrozumieć, więc neoplatonizm na pewno ojcowie Kościoła z Augustynem, bo to bez tego to też no, nic się właściwie nie będzie potem jakoś kleiło, więc dwa takie ogromne tematy, które tam się będą jakoś rozwijały na kilka mniejszych. No i potem jeszcze pewnie trochę o filozofii arabskiej, bo to też potem Tomasza bez tego ciężko jest zrozumieć. On jest taki wtedy nieprzetrawiony. Więc to są trzy takie zagadnienia, które tutaj jeszcze nas dzielą od Tomasza i potem już jest Tomasz. Ja jeszcze mam pytanie odnośnie dobra wspólnego. Czy jest to definiowane przez Arystotelesa, bo czasami dobro wspólne jest złem jednostki.
Tak, znaczy, bo chodzi o to, że u Arystotelesa jest tak i to samo będzie u świętego Tomasza, że części istnieją ze względu na całość, prawda? I czasem tak jest, że dobro całości wymaga poświęcenia się części, tak? Ale to jest bardzo katolickie, bo to jakby na tej zasadzie przecież na przykład też umierają żołnierze, prawda? Umiera żołnierz, żeby bronić ojczyzny, czegoś większego. Ojciec Gula Grange często tutaj taką analogię stosuje, kiedy przywołuje tę zasadę, że część istnieje dla całości, że ręka poświęca się dla całości, kiedy człowiek upada, to ręka się automatycznie wysuwa. Tak? To nie jest to może idealny przykład na pewnym poziomie, ale jednak taki łatwy do zapamiętania, że jakby część się poświęca dla dobra całości. Że część jakby bardziej dba o całość niż o siebie w jakiejś mierze, tak? Bo istnieje właśnie dla tej całości. I to zresztą, gdyby nie było grzechu pierwotnego, to i ludzie by kochali Boga właśnie też bardziej właściwie niż sami siebie. To jest bardzo ciekawe. To jest myśl, która jest tak bardzo taka tomistyczna. Także dobro całości jest przed tym dobrem jednostki, tak? Bo ono jest czymś ważniejszym. To dla niej część istnieje, dla całości właśnie, tak? Także to tak jest. No ale współczesny świat wmówił, że liczą się części, a to całość jakby to tak jest tylko taka suma, mechaniczna suma części. To jest znowu wielkim problemem. No właśnie. I to jest coś też bardzo niekatolickiego, co już z protestantyzmem zaczęło się. Taka myśl zaczęła się gdzieś tam przebijać wraz z protestantyzmem, że liczy się po prostu masa tych jednostek. Masa jednostek, tak? A nie całość jako taka. I dlatego tak trudno jest też o dobro wspólne dzisiaj, dlatego te systemy są tak bardzo zwyrodniałe właśnie, te polityczne. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszne.